Cześć, z tej strony Trendil. W 19 odcinku serii Zagrajmy w Dragon Age Początek. Jesteśmy w pustce, gdyż demon gnuśności zaczarował, omamił i uspał naszą drużynę. Jesteśmy w jego domenie, w pustce. Jesteśmy niby w twierdzy Weishaupt, a tam przed nami jest Duncan, choć wiemy, że on nie żyje, bo poległ pod Ostagarem. Ten monument to esencja, tak się nazywa. Teraz nie możemy tego monumentu, tej esencji dotknąć, ale koniec końców będzie dodawała plus jeden do którejś ze statystyk. Strażniku, nic nie powiesz, a ty? Witaj, przyjacielu! Walczyliśmy w słusznej sprawie i zwyciężyliśmy! Radujmy się! Aha, czyli zwyciężyliśmy, dobra. Żyła Lyrium. Dzięki niej będziemy mogli natychmiastowo zregenerować żywotność i wytrzymałość. Gdybyśmy grali krasnoludem, niestety by się to nie udało. Bo krasnoludy są odporne na Lyrium? No, Danka, nie dobra. Co powiesz ciekawego? Jesteś. Chyba ci nie przeszkadzam, co? Chwileczkę, przecież ty powinieneś być martwy. Martwy? Ano, ja? Martwy. Wiele razy byłem bliski śmierci, ale nigdy nie przeszedłem na drugą stronę. Chciałem tylko upewnić się, że jesteś tu szczęśliwy w Weishaupt. Te wspaniałe komnaty wybudowali pierwsi szarzy strażnicy. Czyż nie zapierają tchu w piersi? Nie wiem, coś tu jest nie w porządku. Wszystko jest tak, jak należy. Wytępiliśmy mroczne pomioty. Na świecie zapanował pokój. To nieprawda, na świecie nigdy nie zapanuje zupełny pokój. Teraz panuje. Po raz pierwszy w historii. A ty odegrałeś ważną rolę w jego osiągnięciu. Nie pamiętasz? Jak... Nie, myślałem, że mroczne pomioty zawsze stanowić będą zagrożenie. Odnieśliśmy wielkie zwycięstwo. Pokonaliśmy arcydemona i puściliśmy ich podziemne kryjówki z dymem. To niemożliwe, coś przede mną ukrywasz. Głupie dziecko. Dałem ci tak wiele, a ty rzucasz mi to prosto w twarz? Nie zadowala cię pokój, który ci ofiaruję? Oferujesz sam... Mroczne pomioty nie zniknęły, ignorować je to nieodpowiedzialność. Wygląda na to, że usatysfakcjonować cię może tylko wojna i śmierć. Niechaj i tak będzie. Masz swoją wojnę i swoje mroczne pomioty. Niechaj przyniosą ci zgubę. Jak ja się cieszę, że to nie jest prawdziwy Duncan. Dobra. Najpierw Magga. A właściwie jako jest, że jesteśmy sami. Może bardziej powinienem patrzeć na umiejętności, niezłomność. W trybie tym poza dzięki czystej sile woli utrzymuj kontrolę nad polem walki, otrzymując niewielki wzrost obrażeń zadawanych w ataku wraz z odpornością na ogłuszenie lub powalenie. To jest podtrzymywane i się przyda. A tutaj co mamy? Potężne ciosy też podtrzymywane. Dobra, to niech będzie blisko siebie. I w ten sposób. A to, czego nie potrzebujemy, chociażby groźby, niech tutaj będzie. No zobaczmy. Jak na ogłuszenie i powalenie jest odporne. Dzięki tej umiejętności, to warto jej używać w pojedynkę, nie mając łyn. O! Przyszpilający cios był, czy co? O, nie za dobrze. Ale mało nam obrażeń zadają. Będzie łatwo. Jeju. Dobra, a teraz pora pokazać wam zastosowanie żył Lyrium. Jestem ciężko ranny. Już nie. Może moc... Dobra, powalenie. Mocarny cios. O. I teraz Duncanie, przykro mi, ale twoja kolej. O, uderzenie tarczą. Nie mógł... O, odporność. Nie mógł nas powalić ani nic nam zrobić. Jak chcesz. Dobrze, że była tutaj żyła Lyrium. Ale okłady też możemy używać. Chociaż niewiele ich mamy. Co z zadaniem? Wydostać się z pustki. Duncan, którego spotkałeś, był naprawdę demonem. Jesteś w pustce, świecie snów, skąd musisz się wydostać. Uwolnij Alistera, uwolnij Lelianę, uwolnij Win. Jak widzicie, naszych towarzyszy też będziemy mogli uwolnić z tej pułapki. No i jest piedestał pustki.
Byliśmy tutaj w fortecy Wyshout, a możemy iść w czystej pustce. Może to taki niewielki spoiler, ale tutaj... O, tutaj w koszmarze. Koszmar i koszmar są nasi towarzysze. Ale dobra, chodźmy. Czysta pustka. Kim jesteś? Skąd się tu wziąłeś? Jesteś demonem? A co, wyglądamy na takiego jednego? Widzę, że nie jesteś demonem. Jesteś taki jak ja. Gratuluję wydostania się z pułapki. A, dziękuję, dziękuję. A co z moimi towarzyszami? Czy też są uwięzieni? Przybyłeś tu z towarzyszami? W takim razie oni także są uwięzieni. Każdego, kto tu trafia, demon chwyta w pułapkę snu, z którego, jak sądzi, nikt nie zdoła się uwolnić. Też myślałem, że udało mi się uciec, ale krążyłem tylko bez końca po tych pustych, szarych pomieszczeniach. Kim jesteś? Na imię Minial. Próbowałem ocalić krąg, gdy natrafiłem na demona gnuśności. Przypuszczam, że mamy podobne doświadczenia. Nial? Owain o tobie wspominał. Owain bardzo mi pomógł. Chyba nigdy nie zdołam mu się odwdzięczyć. Naszą bronią przeciwko dominacji magów krwi była litania. Ale teraz jest już za późno. Wszyscy zginęli. Dlaczego jest tutaj tak wielu magów krwi? Nie wiem. Ćwiczyli pewnie w tajemnicy, a nawet nauczali innych. Znałem tych ludzi. Ufałem im. Litania była naszą jedyną nadzieją na ocalenie kręgu. Ale teraz to miejsce pozbawia cię wszystkiego. Nadziei, uczuć, życia. Znajdziemy z tego jakieś wyjście. Na pewno nie jest jeszcze za późno. Nie, stąd nie sposób się wydostać. Możesz sądzić, że istnieje wyjście, ale mylisz się. Widzisz tamten piedestał? Zbadałem widoczne na nim runy. Oznaczają wyspy znajdujące się w dominium demona gnuśności. Sam demon gnuśności znajduje się na centralnej wyspie, ale jest ona niedostępna. Pięć wysp leżących wokół składa się na pierścień ochronny. Kiedy to ustaliłem, myślałem, że gdzieś mnie to zaprowadzi. Udałem się więc na każdą z pięciu wysp, ale moje nadzieje okazały się płonne. Zawsze pojawia się jakaś przeszkoda. Już widzisz ścieżkę, ale nie możesz na nią wejść, co powoli doprowadza cię do szaleństwa. Czy moi towarzysze mogą być na którejś z tych wysp? Ja nie wiem. Jest wielu śniących. Być może dotrzesz do nich, udając się na poszczególne wyspy. Jeśli ci się poszczęści. Opowiedz mi o pierścieniu ochronnym. Niewiele o nim wiem. Ja... Wydaje mi się, że demon gnuśności umieścił na każdej z wysp pomniejsze demony. Widziałem je. Mogą przybierać różne kształty, ale z całą pewnością tam są. Pokonanie ich to pewnie jedyny sposób na dotarcie do demona gnuśności. Ale najpierw musisz się do nich dostać. Ja nie dałem rady. Za bardzo się bałem. Wspominałeś coś o przeszkodach? Tak. Przeszkody i szalone senne wizje. Ognista rzeka przed portalem albo drzwi, gdzie przez dziurkę od klucza ujrzysz wolność, tyle że nie ma żadnego klucza. Pewnego razu znalazłem przejście, mniejsze od mojej dłoni, przez które wchodziła i wychodziła mysz. Głupi gryzoń uciekł, nim mogłem go o cokolwiek zapytać. Po co miałbyś rozmawiać z myszą? Bo praktycznie każdy tutaj jest śniącym, może z wyjątkiem duchów i demonów. Każdy ze śniących może dysponować wiedzą, której inni nie mają. Mysz mogła powiedzieć mi, co znajduje się za tym malutkim przejściem, albo jak się przez nie przedostać. Nawet teraz mógłbym się zmniejszyć i przejść na drugą stronę. A jeśli można zmienić się na tyle, by pójść jedną ścieżką, to pewnie istnieją sposoby, by skorzystać z innych dróg. Co wiesz na temat demona gnuśności? Niewiele. Nie można powiedzieć, byśmy byli przyjaciółmi. Demony mają swoje hierarchie. Grają we własne gierki, a śmiertelnicy są dla nich pionkami albo tylko żetonami do zapłaty. Demon, który nas tu przetrzymuje, włada prawdopodobnie całą tą częścią pustki. Łatwo nas nie wypuści, o ile w ogóle. Warto spróbować, nie zamierzam czekać bezczynnie na śmierć. Nic nie osłabia twego ducha, co? Nie wiem, czy cię podziwiać, czy ci współczuć. Jeszcze tu wrócę. Nie przejmuj się mną.
To nie tak, że my się przejmujemy, ale... co tutaj? Njal mówi, że za tą pułapką stoi demon gnuśności. Istota ta przebywa w samym środku licznych wysp znajdujących się w tej części pustki. Chociaż można przemieszczać się między nimi przy pomocy dziwnego piedestału, zawsze znajdzie się jakaś przeszkoda, której Njal nie jest w stanie pokonać. Wyspy tworzą coś w rodzaju kręgu. Nie zdołasz wydostać się z pustki, dopóki nie pokonasz demona gnuśności, a dotrzeć do niego zdołasz dopiero wtedy, gdy uda ci się spenetrować wyspy, które go chronią. Kluczem do całej sprawy jest piedestał. Zbadaj czystą pustkę. Badając czystą pustkę, możesz odnaleźć wskazówki, które pomogą ci wydostać się z tej pułapki. No jasne. Dobra. Obecny tu śniący uniemożliwia jego wykorzystanie. No dobra. To możemy iść przez portal do pustki. Chodź. Ja po prostu chcę się stąd wydostać! Pomocy! Spokojnie, myszko. Dobrze, że i demona szał można ogłuszyć. No, uratowany jesteś. A my płoniemy niczym demon. Dziękuję, ale dla mnie jest już za późno. Zabij Yevene, demonicę, która tu rządzi. Chroni swego pana. Gnuśność. Istnieją pewne drzwi. Drzwi, które widzą tylko demony. Klucz do nich musi znajdować się w innej sferze. Weź moją moc. Ocal pozostałych, którzy są uwięzieni w koszmarach. Zabij demony strzegące gnuśności. Zrób mi... O, i widzicie, i mamy teraz menu, w którym możemy wybrać postać, w którą chcemy się przemienić. Mamy mysz. Postać mysz umożliwia przedostanie się przez bardzo małe szczeliny. Dodatkowo pozwala unikać wykrycia i niezauważenie pokonywać niektóre obszary. Żeby szybciej przejść pustkę, zrobimy tak, że... pójdę do lokacji, gdzie będą pozostałe postaci i dopiero gdy będziemy mieli wszystkie, będziemy od twierdzy Whiteout jeszcze raz chodzić i wbrać wszystkie esencje, wszystkich pokonywać, a także niszczyć demony, które chronią demona gluśności z centrum. Co, nic tu nie ma? Dobra, tutaj nie ma nic, więc idziemy mysią dziurą. Co by się stało, gdybyśmy chcieli Atarandilem przejść? Jasne. Jesteś za duży, by z tego skorzystać. O, ja automatycznie kamuflaż. Dobra. Możemy przejść obok niego, ale nie. Ja chcę walczyć. Aha. Gdy właśnie zmieniamy się w mysz z powrotem, czy też w inną postać, to tutaj wszystko się... No właśnie, zacznij zdychać, demonie. Niestety wszystko się wyłącza, co było podtrzymywane. Łatwo. Co tam w kodeksie nowego? Za zasłoną i sterowanie tutaj, że co? Kamuflaż i to. Dobra, chodźmy. O, właśnie. Tutaj jako Atarandil czy jako mysz nie możemy przejść. Potrzebna jest inna postać. Dobra, bliżej Lyrium trzeba stanąć i w razie co korzystać. No i niezłomność. Najpierw ogłuszyć. Później mocarny cios. O, oby tak trafiać za każdym razem. Co, on zniknął, ten pomniejszy cień? O nie, ma wysysanie życia. Jak ja tego nie cierpię. Już prawie leży. A, i tylko jedno trafienie i koniec. To idziemy dalej. Co to? Słabość. To poczekajmy. Nie wiem, co tam nas może czekać, ilu... No, na razie pojedynczy... A, i tam dalej przeciwnik, pomniejszy demon. Dobra, powalenie, dokładne ciosy może włączmy, podtrzymywajmy. Mocarny cios, który nie trafił. A Atarandil, przecież on się nie rusza prawie. Dobra, jeszcze raz. Zaczynamy! Dopiero zaczynasz. Pokonałbyś już go. Trochę to dziwne, co? Że rozmawiam jakby z samym sobą. A Atarandilu, co tam u ciebie? O, wszystko w dobrze, w porządku. Walka nas czeka, nie przeszkadzaj. Dobra. Znowu ogłuszyć. Rozbicie też. Może coś da. Chociaż to raz trafiło. Żeby tak za każdym razem trafiać mocarnym. To by było, nie? Szybko i na temat.
No i... I po wszystkim. Nic nie zostawiają? Czyżby w pustce nie można było więcej okładów zdobyć? Przecież tak mało, będzie mamy niewiele łatwo. Ich. Co to będzie? Co to będzie? Jesteśmy w tym samym miejscu. Coś się stało, prawda? Ano, przeszliśmy dookoła. Inaczej. Co się stało? Zmieniłem się w mysz. Naprawdę? No wina, nie? Mogło? Widziałem jakieś norki. Byłeś wystarczająco mały, żeby się przecisnąć? Myślałem, że już się poddałeś. Skąd te emocje? Ja... nie wiem. Jesteś dużo odważniejszy ode mnie. Byłem przekonany, że nie można się stąd wydostać. Myślisz, że mógłbyś nauczyć się przybierać inne formy? Może udałoby ci się dostać w miejsca, które inaczej były niedostępne? Nialu, ty wcale nie jesteś nieodważny. Jesteś odważny. Chciałeś ratować krąg. Jasne. To te miejsce pewnie ciebie przytłacza. Dobra, koszmar templariusza, inwazja mrocznych pomiotów. To chodźmy do płonącej wieży najpierw. Później przeskoczymy do mrocznych pomiotów. O, mysia dziura. Dzięki której możemy przejść do pokoju za tymi murami. O, esencja sprytu. To akurat możemy dotknąć i zademonstruję wam. Spryt 16 plus 1. 17 plus 1. Dobra, nic więcej tu nie ma. Nie ma dachu też. A jak zacznie padać w pustce? Kto wie? No chodźmy. Żebyśmy mieli umiejętności sztuki przetrwania. To byśmy widzieli, czy ktoś tutaj jest, czy nie, a tak... Halo? A! Płonący templariusz. Dobra, to oczywiście niezłomność, dokładne ciosy i trzymać się żył Lyrium i po kolei. Oni ten starczo to może tak jak Alister nas powalić pewnie. To niezłomność się przyda. Zdecydowanie. O! Piękne dobicie. Mamy mało wytrzymałości. Jasne. I już znowu zregenerowane. O, jak długo to się ten mocarny regeneruje. O, pięknie. Nie dziwię się, że ten płonący templariusz jest wkurzony. Dobra, mysia dziura do tego pokoju, ale są też drzwi. Płonie, płonie. Pewnie mu bardzo gorąco. A nie. Nie ma tutaj nikogo. Myślałem, że przez mysią dziurę przejdziemy i zobaczymy, oblukamy. O, niebezpieczeństwo, wycofujemy się. A jak nie? Aha, dobra. Płonący templariusz. Dwóch. Znowu ta sama taktyka. Koło żył Lyrium. Powalenie. Nietrafienie nie było w temacie. Dobrze, że chociaż tym go trafiliśmy. Zaprzyjaźniłem się z tabulatorem. Znowu. Naprawdę ci się wydaje, że masz szansę? Mam. My mamy. Z kolei oni nie mają. Dobra, powalony. Bez szans. Więcej potrzebujemy wytrzymałości. Od razu wszystko po kolei. Raz. Zaczynajmy. Rozbicie broni. Dobrze, trafiłem. I mocarny cios. Pięknie. I o to chodzi, żeby tak za każdym razem. Co to? A, skrót. A to potężne drzwi. Do wyważenia tych drzwi potrzeba ogromnej siły. No my nie możemy. Myszą też niestety nie możemy. Automatyczne zapisywanie zwiastuje. O! Coś tam było. Aha, tam coś jest. Płonące ogary. Coś jak nasz Diego, tylko że bardziej wkurzony. Chociaż nic złego nie zrobiliśmy im. W sumie okrzyk bojowy jeszcze może nam jakiś bonus doda. Nie, nie ma żył Lyrium. Ale dobrze, że mają mało żywotności. Szybko pójdzie. Czas się zabawić. I kończący cios. Trzy ciosy trafione. I leży. Co to dawało? Aha, kary do ataku, dobra.
Aha, znowu jest. Aha, i płonący templariusz, płonący ogar. Normalnie aż się nasuwała sama taka piosenka, może znacie. Płonie templariusz i szczeka ogar. A Tarendil jest wśród nas. Wali mieczem po głowie templariusza. A ogara ściska i brak mu rymów. Dobra. Chodźmy tego templariusza najpierw. Fajna piosenka, prawda? Zamiast tego podkładu muzycznego to powinna taka lecieć w tle. Lubię te wykończenia. Chyba chcą aportować. Może rzućmy im paktyk. A to pobiegły. Dobra, jeszcze raz. Powalenie. I mocarny cios. 50, prawie połowa życia mu poszło. Lepiej nie potrafisz? No właśnie, ogarze. Wydaje, że masz szansę? No, jak tak będziesz nie trafiał o Tarendilu, to masz szansę. Tutaj zablokowane, tutaj też. No dobra. Myszka, nie. Myślałem, że wszystko chce nas zabić. No chyba akurat to prawda, że chce. Gdybyśmy zamienili się w myszkę, a te dwa ogary by nas dopadły, co to by było? Jednym chłapnięciem na obiad by nas sobie przystawili. Tak na pół, taki rozerwanie myszki. Chrząsteczka poszła. Nie, dobrze. Trzeba uważać i się nie zamieniać tak szybko. Tym bardziej, że tutaj widzimy tylko ogień, a w każdej chwili może to być pułapka. No. I widzicie zapisywanie, więc coś tutaj może być. Muszę opanować gniew, ale on we mnie kipi. Śniący templariusz. Musisz umrzeć. Nie dziwię się, że jest wkurzony, skoro płonie. Dobra. O, właśnie, nie mamy niezłomności. Musimy kontrolować pasek życia. Dobrze, jest żyła Lyrium. Demon nie żyje. Teraz ty, śniący templariuszu. Dobra, podtrzymywana niezłomność. Teraz już sobie tarczą możesz robić co tylko chcesz. I teraz my przejmujemy pałeczkę. Będzie łatwo. Będzie łatwo, dokładnie. To samo miałem na myśli. Oj, uderzenie tarczą mu nie wyszło. Ładnie odbiliśmy jego cios. Jasne. Rozbicie i koniec. Nie. Słabnie. Wolność. Weź moc Ragosa. Użyj jej i spal go. Spal je wszystkie. On broni demona gnuśności. Stoi na drodze, która do niego prowadzi. Musisz zniszczyć drzwi. Inni śniący. Inne moce. Jedyny sposób. Słyszeliście? Jedyny sposób. I mamy płonącego człowieka. Płonący człowiek jest niewrażliwy na ogień i potrafi bez problemu przechodzić przez płomienie. Jest jednak fizycznie słaby i podatny na obrażenia od zimna. To najszybszy ze wszystkich form. I ma kula ognia. Zadaje obrażenie od ognia, rozwala z nóg. Krótki zasięg, średni zasięg. Dobrze. Przyda się, skoro najszybszy. No niestety tego nie możemy rozwalić. Chodźmy więc... Nie tędy. Chodźmy więc do innej lokacji. Kolejną postać sobie odblokować. Do inwazji mrocznych pomiotów tym razem. Mysia dziura, esencji brak. Dobra, to zobaczmy. Tutaj prowadzi mysia dziura. Co, jest tu ktoś? Nie ma. No dobra, to w takim razie... Bez kamuflażu? A jak coś tam będzie? Chciał nas zjeść? Nie. Esencja sprytu, kolejny. Punkcik dla nas, do statystyk. Ale szkoda, że też złota nie możemy zdobyć. Byśmy mieli u Bodana co kupić. Bez żadnych problemów. Dobra. Myszko.
Idziemy dalej. Wolno, wolno, za wolno. No, kamuflaż się... O! A to przeładzi taki mroczny pomiot. Nie będziemy teraz walczyć tam. To chodźmy normalnym wyjściem, przejściem. A tutaj nie wiem, skąd oni wzięli tylu żołnierzy do swojego jakże znanego mrocznego wystroju wnętrz. Dobra. Zamknięte potężne drzwi. A jak są? No to dobra, wykorzystajmy płonącego człowieka. Proszę bardzo. Trafiony, zatopiony. Też trzeba ich tutaj spalić. Niech płoną. A jak już spłoną, to od razu ich tutaj wykończyć Atarangilem. O, pięknie. O, to musiało boleć. Jeszcze kolejny. Genlock Alpha. Dobrze, że nie żółty. Byłoby ciężko. Dobra, raz, mocarny. Ma więcej żywotności, tyle że... A co okrzykiem? Nie udało się, on też miał okrzyk bojowy. I rozbicie. I po wszystkim. O, biegnie kolejny, dobra, no to może płonący człowiek. Będziemy w zasięgu, ale to nic. Tamten wiedział już, co się dzieje, uciekł. Dobra, to samo. I jeszcze ogłuszenie, skoro nie mamy włączonej niezłomności, to lepiej nie ryzykować. I co tam, uczniku? Łotrzyku. Nic nie ma. Żadnych skrzynek. Nic, a nic. Żadnych skarbów. To jest przykre. Dobra, kolejni. Dobra, chociaż tego... Podpalić, spalić, a tamten łucznik nic wielkiego nam nie zrobi. Słabszy jest ten drugi atak. Dobra, niezłomność. Powalenie. I my też mocarnego ciosu użyjemy. Widzisz, nam się udało. Chichra siła, przecież to on przegrywa. Dobra. Masz za swoje! Nie. Co ty robisz? Tak nie wolno. Skoro... Bijesz z łuku, to zostań przy łuku. No. Pokonaj go szybciej, pójdziemy do przodu. O. Znowu dobicie. Ładnie, jak nie używamy żadnej umiejętności, to fajnie to wygląda. O. Emisariusz. Tego z kolei chciałbym bardzo, bardzo szybko. No. Nie... Dobrze... O! Obyś spalił się. Dobra, udało się. Z tej strony nic. Znowu to samo. Po co sobie żałować? Szkoda, że niezłomność szybciej się nie regeneruje. Ale teraz już jest zregenerowany. Teraz sobie jak znowu powrócimy do naszej postaci Atarangila. Płonące mroczne pomioty to nic im, nic to nie da. Jedynie co, to może ich powali, co? A jak? Są niewrażliwe. No to teraz umiejętność... Umiejętność pokonywania wszystkich po kolei. Jak chcesz. O, niezłomność. Koniecznie. Mocarny cios. O, połowa życia. I to kończy całą zabawę. A tam jeden jeszcze powinien chyba być. No, on do nas podbiegał wtedy. Dokładne ciosy w zamian za szybkość. Może powinienem wyłączyć teraz.
No, chciałbym zostawić, ale żebyś szybciej machał. Jakoś tak zapominam o zapisywaniu. A możemy to przypłacić bardzo wysoką ceną. I co tutaj? Aha, zwykli. O nie, emisariusz. Szybko, szybko. Niech spłonie. Oby się udało. Aha, znowu nie mam niezłomności, czyli po kolei. Spłoniesz? Dobra, nie zdążył, a już chciał się leczyć. Dobra. O, zablokował się. Pokonać jak najszybciej z tą niezłomnością. Ale to nic. Jeszcze potrafimy dobrze machać mieczem. O, i była żyła Lyrium. Będzie łatwo. Żebym widział. A co tam mysia dziura? Tutaj. Aha. No to panowie. Nie wiem co tutaj. O, w ten sposób. No, użyj. Ojeju. Dobra. Chociaż dwóch wolno. A trzeciego spalimy, jak podbiegnie. Czemu nie używasz? Ja tak się staram, a ty za. Dobra, mamy miecz. O. Też możemy użyć. No, no, że taki herlawy kościotrup i taki dwuręczny miecz może używać. Ale nic niestety nam nie zostawili. Podłe mroczny pomiot. O, zapisywanie automatyczne zwiastuje niebezpieczeństwo. Duch Templariusza, duch mrocznego pomiotu, duch pomiotu. Nie znajdą mnie tutaj. Nie znajdą. To chyba. Aha, emisariusz. Ale nie został powalony. Wysysanie życia. No gdzie? Magia śmierci. Ogłuszenie. Bardzo fajnie. Jak chcesz. Dobra. Zmienimy formę. Dobrze, że szybko się forma zmienia. Niewrażliwość na ogień. Ta, uzdrowienie, jasne. I tak w kółko będziemy się bawić. Aha, dobrze, że swojego. Jak tam Templariusz? Co, on nie ma życia? A dalej walczy? Dobrze sobie radzi. W takim razie... No my się musimy zregenerować. Poczekaj na nas. On chyba leży. Nie, on walczy. On nie ma paska życia, a jednak walczy cały czas. Dobrze, że tak to działa. No, jak my mieliśmy problem z tym naszym emisariuszem. Chyba po wszystkim będzie. Tylko w nas nie trafił. Dobra. No. Brawo, dzięki. Zrobiłeś to. A raczej zrobiliśmy. Gdyby nie wciągnął tych trzech. Ich przywódcy kryją się za niezniszczalnymi drzwiami. Daję ci swoją mądrość. Pozwoli ci widzieć. A teraz się przebudzę. No dobra. Kolejna postać. Zmiana kształtu postać ducha. Jest ze wszystkim co niewidoczne, pozwala ci używać niematerialnych przedmiotów, które normalnie byłyby dla ciebie niedosiągalne. Czyli przechodzić przez takie niewidzialne drzwi oraz brać esencję, chociażby z tej twierdzy Wyshout. Mierzące więzienie, bardzo dobry czar, przyda się na pewno. Uścisk zimy i regenerację. Magna pełnia sojusznika życiodajną energię na krótki czas, przyspieszając znacznie regenerację jego żywotności. Dobra, tylko pozwólcie na chwilę taką pauzę.
Okej. Już z powrotem. Ale wolny ten duch. O, właśnie. Będę mógł wam zademonstrować. Esencja siły woli. Na stałe dodaję 1 do siły woli. Tylko, że... Dobra. Jeszcze 4. Postać do przemiany. Jesteśmy tu. Koszmar Templariusza. Rozdarty mag. To chyba było w Rozdartym Magu. No dobra. Chodźmy do Rozdartego. Skoro tak skaczemy z kwiatka na kwiatek. Mysia dziura tutaj też prowadzi gdzieś. Zobaczmy gdzie. Kamuflaż, podstawa. No i zdrój siły. To jednak duch nam nie jest potrzebny tutaj. Możemy sami Atarendilem. 31, 32 w takim razie. Hierarchia kręgu. Dobra, dobra. Tutaj sterowanie, też przemiana płonącego, postać ducha i zadania. Aktualizacja. Pokonany Templariusz dał ci umiejętność przybierania innej postaci w tej formie. Sam płoniesz, jesteś też niewrażliwy na ogień. Umiejętność przechodzenia przez ogień z pewnością ci się przyda. Jednakże dalszą drogę zagradzają potężne, wzmocnione drzwi. Musisz znaleźć jakiś sposób, by korzystając ze sprytu bądź brutalnej siły zniszczyć lub ominąć tą na pozór niepokonaną przeszkodą. Templariusz obdarzył cię zdolnością przybierania niematerialnej postaci, w której widzisz rzeczy normalnie niewidoczne. Za ogromnymi drzwiami czeka cię dalsza część koszmaru. No ale na razie podziękujemy ślicznie i idziemy dalej. Ale na pewno nie jako myszka. No tak, tutaj też nie przejdziemy. O! Czekajcie, czekajcie. Może jako duch. Tutaj jako duch i... Szybko regeneracji może włączyć. No na siebie. A ty uścisk zimy. I wtedy się zamienimy. Co to się stało? A, regeneracja, dobra. Regeneracja, teraz szybko Atarendil. Co to miało być? Klątwa podatności? Czemu z pięści go waliłem? No tak, przez myśl dziurę mogliśmy przejść i zobaczyć, że tu magowie. Trzeba uważać. Kolejni. Będzie łatwo. No, zobaczymy, czy będzie łatwo. Dobra, szybko i... Dobra. Jeden pokonany, żeby drugi się tylko nie... Właśnie. Jak ja tego nie cierpię. O, spore obrażenia. Nawet nie musimy się w Atarendila zamieniać. O, i mamy kolejną esencję. Czyżby... Tak, esencja magii. Raczej magia nas nie interesuje, no ale skoro możemy używać... No przecież nie odmówię. Gdzieżbym śmiał? Co tutaj? Nikomu nie możemy ufać. Sobie nawzajem? Rozwiązanie jest takie proste. Będziemy zabijać. Zabijemy wszystkich. Cudownie. To naprawdę oni oszaleli wszyscy. Dobra, szybko użyć. No i my ich wykończymy. Po wszystkim? Po wszystkim. Oni siebie by wzajemnie pokonali. A my za to zyskaliśmy kilka punktów doświadczenia. I co tutaj? Dobra. Sługa. Skoro mamy więzienie... O! To łotrzykowie. No i Atarendilku, mój drogi. Wal go z mocarnego, póki tamta się nie wyswobodzi. A raczej tego nie... O! Za szybko mówię. Będzie łatwo. Jednak to zrobiło. Co, jeszcze są? Ale skoro to łotrzykowie, trzeba uważać. Esencji brak. Dobra. O ty! Coś było za spokojnie. Dobra. Szybko. Jeszcze. Jeden celny cios. No.
Ładnie odbijesz, ale chodzi o pokonanie, nie odbijanie. No nie, no proszę cię. No pudło. No nie. Ile można? Jaki wstyd. No i tutaj też... Aha. Dobra, ogniste demony raczej będą niewrażliwe, tak jak i ja. Na ogień, ale dobrze, że mam miecz, a nie tylko te umiejętności ognistych czarów. Dobra, tutaj są cztery piece. A tylko dwa mniejsze demony szału wyszły. To wszystko? Tylko na tyle was stać? No dobra. A on z kolei tylko łapami w nas walą. Pojedyncze punkty żywotności zabierając. No, traf. Nie bądź taki, traf nieumarlaku. Jak to dziwnie być żywym trupem. Płonącym człowiekiem, przepraszam, płonącym człowiekiem. Ale jakbyście, widząc go, jakbyście go nazwali. Co tutaj jest? Magowie. Dobra, walczcie ze sobą. O, mniejszy demon szału coś zostawił. Dobra. Wysłał odporność, jasne. To może my ciebie podpalimy sami. My jesteśmy niewrażliwi. A ty miałeś odporność, co oznacza, że nie jesteś niewrażliwy. Proszę, płoń. No, jeszcze. No nie. To bolesne. Słaby okład. Jak dobrze. I żyła lyrium. Co tutaj? Udało ci się bezpiecznie pokonać ognistą barierę. Teraz możesz zbadać ten koszmar głębiej. Dobrze, fajnie. A ci jeszcze walczą między sobą. Dobra, to jeszcze go spalmy. Z kim on walczy? Tam ktoś jeszcze jest. Regeneracja. Dobra. I może nie jako ten duch, tylko jako Atarendil. Właśnie. No dzień dobry, wiem. Jak chcesz. Raz. Robi się. Dwa. I trzy. I po wszystkim. Jakaś stołówka. Pewnie poszło ostatni kawałek kurczaka. Tak, z całą pewnością o to chodziło. Dlatego między sobą walczył. Naszym zadaniem jest robienie ludziom krzywdy. Co? Jesteśmy magami. Tak, nasza magia daje nam władzę nad innymi. Użyj dziś swego daru. Zabawmy się. Wygrywa ten, kto zada najwięcej bólu. Oni naprawdę są szaleni. W ostatniej chwili. Dobra, trzeba tutaj. Walczcie między sobą, nie na nas. Ja nie chcę w ten sposób. Biegną do nas. Dobra. Ale ognia. Nie, na pewno się nie zamienię z powrotem. Nie ma takiej opcji. Co się tutaj dzieje? Czemu ciągle tak wszystko płonie? Masakra! Co to było? A tutaj potężne drzwi. Żyła lyrium. Ale księga lewitująca. Zapiski okręgu. No dobra. Za daleko przeszliśmy, żeby tutaj paść. Szczący więzienie. Ale nie, on powolny jest. I? Przeklęty śniący. Dobra, dwa golemy. Niedobrze. Oby zatrzymało... No nie. Odporność. Dobra.
Herlaka weźmiemy tylko na chwilę. Dobra, może spłonął. Musimy znowu się zamienić w ducha. Weźmy uścisk zimy. A mierzący więzienie za długo. No to dobra, teraz jako Atarendil musimy spustoszenie im zrobić. Niezłomność, mocarny cios. Zobaczcie, że w tego przeklętego śniącego golemy nie trafiają. Są silne, ale mało zręczne. Ale krzyczą. No dobra, pokonaj kapłanki. A ta wygląda trochę jak Leliana. Dobra, pomożemy cię. Tobie, znaczy. Przeklęty śniący. 13 punktów doświadczenia za golema. No, przeklęty śniący. Dziękuję. Co tam? Najwyższy czas, żeby ten sen wreszcie się skończył. Daję ci swoją siłę. Na niewiele się zda w zetknięciu z demonem, który tu rządzi. Ale być może okaże się pomocna w innych sferach. Znajdź sposób na zabicie wszystkich demonów, a otworzysz sobie drogę do gnuśności. Uwolnij nas z tego koszmaru! I jasne, uwolnimy. I mamy 4 postaci. Czwartym jest golem. I ma umiejętności miotanie, krzmotnięcie, wstrząsy. Dobra. Co tutaj? Przeklęty mag obdarzył cię zdolnością zmieniania się w golema. Ta postać wygląda na bardzo potężną i przedarcie się przez dowolną przeszkodę nie sprawi jej trudności. Czyli te drzwi. Nie ma tutaj? Nie ma żadnej niestety esencji. Ale skoro mamy już 4 postaci, wracamy tym razem do fortecy Wyshout. Weźmy tą esencję naszym duchem. No, do siły woli. I teraz idziemy od początku do czystej pustki. Tutaj może pokonamy tą Yevenę. Obyśmy nazbierali do siły jak najszybciej. Właśnie ten miecz Yussaris. Właśnie, 20 odporność na ogień, 10 do obrażeń przeciwko smokom, ale też 2 sloty na właśnie runy. A my mamy ekspercką runę błyskawic, 3 do obrażeń elektryczności, mistrzowską runę srebrnorytu przeciwko mrocznym pomiotom. Widzisz, Nialu, jesteśmy. Wróciłeś. A jak? Nie jestem zaskoczony. Stąd nie ma wyjścia. Jest wyjście. Za każdym razem, gdy stawiasz kolejny krok, myślisz sobie, że zaprowadzi cię do domu. Ale mylisz się. Co wiesz na temat Litanii Andrali? Niewiele. Wiem, że uniemożliwia magom krwi przejęcie kontroli nad twoim umysłem. Nie wiem jednak, kim lub czym jest ta Andrala. Spytaj lepiej kogoś, kto orientuje się w temacie. A więc to magowie krwi odpowiadają za ten cały bałagan? To wszystko sprawka Uldreda. Za namową Uldreda krąg miał sprzymierzyć się z Logenem, gdy nagle ujawniona została zdrada, jakiej dopuścił się Tern. Uldred starał się usprawiedliwiać, ale my go nie słuchaliśmy. Wpadł w panikę, próbował uciekać. Irving mu na to nie pozwolił. I co dalej? Co planował zrobić Irving? Albo i co dalej? Nie zwracałem na to zbytniej uwagi. Takie spotkania są nudne. Decyzje zapadają zwykle zanim się w ogóle zbierzemy. Ale jak zaczęła się ta cała awantura? Uldred wypuścił strumień energii, który rzucił nas wszystkich na ścianę. Wtedy się zbudziłem. Mógł to być jakiś sygnał. Do komnaty wpadła bowiem cała grupa magów. Wtedy właśnie po raz pierwszy zobaczyłem prawdziwą magię krwi w akcji. To było zupełnie jakby ściągnęli na nas gniew samego stwórcy. Zasadzka, w takim razie zostawić. Ale plugawce, skąd się wzięli? Właśnie do tego zmierzam. Uldred musiał także interesować się demonologią. Gdy wybuchła walka,
próbował coś przyzwać, jakieś istoty. Dopadły go, a kiedy przestał krzyczeć, Uldreda już nie było. Nie było? Co masz na myśli? Pewnie wolałby zginąć. Uldred stał się plugawcem. Kiedy go zobaczyłem, rzuciłem się do ucieczki. Uciekł? Przecież miałeś ocalić krąg. Postąpiłbym tak samo. Wpadłem w panikę, kiedy się uspokoiłem. Nie będziemy go przecież pomyślałem, przygnębiać. Co się stanie, jeśli ta istota wydostanie się na wolność. Zebrałem paru towarzyszy i udaliśmy się do magazynu Politanie. Sądziłem, że jeśli uda nam się obezwładnić pozostałych magów, będziemy mogli rzucić wszystko przeciwko Uldredowi. Ale byłem świadkiem, jak moi przyjaciele giną. Jeden za drugim. Teraz kolej na mnie. Nie zamierzam tutaj umrzeć. Musi być jakieś wyjście. Nie chcę, żeby tak to się skończyło. Czujesz? Robi się zimno. Coś jest nie tak z Nialem. Dobra. Chodźmy, zajmijmy się Jeweną. Teraz już nikt nas tutaj nie powinien zatrzymywać. Właśnie, mysia dziura. Jedna mysia dziura. A, tutaj portal. Tylko Atarendil już możemy iść. Jak chcesz. Tutaj po drodze nie było esencji, tylko te drzwi. I jako duch możemy przez nie przejść. O. Dobra, błędny ognik. I co, tylko błędne ogniki tutaj są? Tak wygląda. A może jako... Właśnie. Dobra, uderzenie błyskawicy na nas trochę działa. Ejju, ejju. Dobra, to może regenerację szybko. I znowu S... O. Uścisk zimy i po ogniku. Co z tymi ognikami? Te, które tworzy plugawce i które zmieniły bieg historii teraz. Często zapomina się, że nie wszystkie demony to stworzenie zbudzające grozę. Niektóre z nich przeciskające się przez szczeliny w zasłonie do naszego świata zwane są ognikami. Odpryskami myśli, która niegdyś istniała. Ognik to demon, który stracił swoją moc. Przebywał w naszym świecie zbyt długo pozbawiony prawdziwego żywiciela. Lub został zniszczony, często jak się okazuje, przez inne demony. To, co pozostało z jego umysłu, trzyma się kurczowo jednej myśli, która go stworzyła. Nienawiści do wszystkiego, co żyje. Umiejętność zmierzenia się z żyjącymi stworzeniami jest u tych istot ograniczona. Jednak ogniki często bezmyślnie atakują, kiedy trafi się na nie w pustce. W świecie żywych, jak się twierdzi, złośliwie wabił żyjących w niebezpieczne tereny, udając latarnie czy inne cywilizowane źródła światła. To jednak zdaje się być szczytem ich przebiegłości. No tak. Jeszcze golem. Co tam o golemie? Nie liczę, co ale ustrzeżony są. No. A esencję zręczności chyba możemy bez ducha wziąć, prawda? Tak, na stałe dodaję jeden do zręczności. No i co? Tutaj tylko statek jest. Demonicy Jeweny tutaj nie ma. Dobra, zręczność się też przyda. No. A teraz gdzie jesteśmy? No o co chodzi tutaj? Portal do pustki. Czystą pustkę też musimy jakoś przejść. Przecież ona tutaj była chyba. Przez te wrota możemy przejść. Faktycznie. Już? Jest demonica. Jest cień Jevena. Może nam się uda, mierzące więzienie. O, niedobrze. Dobra, udało się.
I teraz cienie może szybko. Jako golem. I... Trzymotnięcie. Raz. Wstrząs. Dwa. Dobra. I może jako Atarendil reszta. Niezłomność. Dobicie. I... O! Co ty zrobiłeś? Groza. Co? Nie poradziliśmy z... Chcemy walczyć i pokonamy cię za chwilę. Tylko jeden z nas przeżyje, a mnie do grobu nie śpieszy. Dokładnie. I Yeveno, to ty. Wow. Nie mam pojęcia. Nie, na pewno nie będziemy należeć do ciebie. Nie ma takiej opcji. Po wszystkim. A, żyła Lyrium. Zapomniałam o tym. Pokonałeś jednego z demonów mieszkających w sercu koszmaru. Pokonanie wszystkich może doprowadzić cię do ich władcy, demona groźności, który cię tu trzyma. Dobra. Forma ducha. Te siły woli. Jakiś tam wykrzywiony budynek. Zaczynajmy. Coś o czarnym mieście. Tutaj nie ma przejścia. Żyła Lyrium. Na dół nie zejdziemy i nie chciałbym teraz spotkać błąd, skoro już i tak został ten demon Yevena pokonana, to możemy wracać do naszego Niala i powiedzieć mu, że jest nadzieja. Słyszysz, Nialu? Jest nadzieja. Co zrobiłeś? Poczułem, jakby ziemia poruszyła mi się pod stopami. Tyle, że to pewnie nie była ziemia. Zabiłem demona na jednej z wysp. Naprawdę? No, tutaj tuż obok ciebie. Ja nie sądziłem, że to możliwe. Zabijając tego demona, musiałeś coś otworzyć. Być może elementy układanki zaczynają wreszcie do siebie pasować. Dobra, nieważne. Idziemy. O, już zaraz będzie kolejny poziom. Do poziomu 11 200 punktów doświadczenia zostało. Dobra, tutaj zakończymy odcinek 19. Mam nadzieję, że się wam podobało i zapraszam oczywiście do następnego odcinka, gdzie zmierzymy się i pokonamy wszystkie pozostałe demony, a także postaramy się w jednym danym 20 odcinku pokonać demona gnuśności. No oczywiście, a przed tym jeszcze wyzwolimy naszych towarzyszy. O, sporo tego. Ale mamy wszystkie 4 postaci do zmiany. Będzie dobrze. Dobra. Dzięki za uwagę. Trzymajcie się. Do usłyszenia. Cześć.